Pierwszą osadą, rozumie się, rybacką był Hel. Stary Hel zburzony został przez Szwedów, a nowo wybudowano dalej na samym końcu półwyspu, gdzie dzisiaj leży jeszcze. Kiedy roku 1525 pomiędzy starostą puckim a obywatelami miasta nieporozumienia powstały względem osoby nowego, mianowanego proboszcza, odstąpili wszyscy Helanie za przykładem Gdańska od wiary katolickiej i zobowiązali swego księdza tak na nabożeństwo odprawiać, jak w Gdańsku, to jest po lutersku. Od owego czasu Hel był i jest luterski. Nawet inną osadę, tuż przy jastarni leżącą, może o 500 kroków było od niej oddaloną, założył to jest bór, który jeszcze na początku tego stulecia był luterski, dziś jest czysto katolicki i polski. Dzisiaj ludność wyspy coraz bardziej się powiększa. I nie dziw, bo lud zdrowy, trzeźwy, pracowity. Gorzałki nie ma, kulturą nowomodną mało jeszcze oblizany, chwali Pana Boga i na utrzymanie swoje ciężko pracuje. Bo zawód rybacki nie lekki bynajmniej. Najlepsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej czytał zastępca dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, komandor pilot Cezary Wiatrak.